modli się tam. Ale nie śpijcie, gdyż mogę was potrzebować. Bądź spokojny, mistrzu. Będziemy czuwać i modlić się. Na twoje zawołanie przybiegniemy. Jestem twoim synem. Tak, wszystko. Ale pomagaj mi. Godzina nadchodzi. Już nadeszła. Dobra, i tak. Wszystko, co zechcesz. Zmiłuj się nad nimi. Proszę cię, ojcze, nie dla siebie. Proszę dla człowieka, który jest twoim stworzeniem, a który pogrąża w błocie nawet swą duszę. Zaleję to błoto moją krwią, by się oczyściło. Miasto dziś spokojne, ale jutro będzie tu piekło. Maria? Wydaje się białe, a jest całe w grzechu. A iluż to uzdrowiłem tutaj? Gdzie są teraz ci, którzy tak chętnie słuchali mych nauk? Śpicie? Nie mogliście czuwać jednej godziny? A ja tak potrzebuję waszej pomocy i modlitwy. To jedzenie. Ale to już przejdzie. Będziemy modlić się głośno i już na pewno nie uśmiemy. Dobrze. Módlcie się i czuwajcie, bo i wam to jest potrzebne. Przebacz mi, mamo moja, przebacz! O, kielich ten jest zbyt gorzki! Zbyt gorzki! Już nie mogę, to przewyższa moje możliwości. Mogłem wszystko, ale nie to. Jestem twoim synem. Ojcze, czy sobie na to zasłużyłem? Jednak, ojcze, słuchaj głosu mego, gdyż prosi wbrew twej woli. Nie patrz na to, żem synem twoim, bo jestem tylko twoim sługą. Nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Piotrze! Piotrze, Piotrze! Oni są tacy wierni! Teraz na pewno przyjdą po mnie! Piotrze! Piotrze! Wołałem cię 3 razy! Co wy robicie? Śpicie dalej? Nie widzicie, że cierpię? Módlcie się! Nie ulegajcie w niczym ciału, pomóżcie mi! Nigdy mi się tak nie zdarzyło. Pewnie to wino było takie mocne. Janie, zbieraj gałązki. Musimy rozniecić ogień. Teraz będziemy stali. Przyjaciele moi, przyjaciele, dusza moja jest śmiertelnie smutna. Wola ojca, tylko ona, ona sama, twoja wola ojca, twoja, nie moja. Mam tylko jedynego Pana Boga Najświętszego. Jedno prawo, posłuszeństwo i jedną miłość, odkupienie. Nie mam już matki, nie mam już życia, nie mam już bóstwa, nie mam już posłannictwa. Tak strasznie, tak nieludzko cierpieć, ale za co? I dla kogo? Dla ludzi? To ty myślisz, że pociągniesz ludzi swą ofiarą? Oni cię nienawidzą i nienawidzieć będą. Czy widzisz? Tam do szturmu przeciw tobie powstają rzesze. Czy to szatani? Nie! To ludzie! Patrz, jak burzą twą świątynię, jak bezczeszczą twoje ołtarze, łamią krzyże, precz z tobą wołają! A ty myślisz, że oni cię kochać będą. Słuchaj. Ojcze! Popatrz na najlepszych. Popatrz, jak wszędzie pycha i zmysłowość. Jak się twoi nienawidzą, zdradzają, prześladują. Ojcze! Ojcze mój! Rodziny rozbite, rozpusta i pijaństwo pochłania wszystko. Idź więc, wylej twą krew do ostatniej kropli, by twoje dzieło zginęło jak kropla w morzu. Idź, poświęcaj się! Na próżno kusisz mnie, diable. Matko, matką moją jest ludzkość. Ludzkość.
Kocham ją. Aż do oddania za nią życia. Życie me oddaję najwyższemu Panu, wszelkiej żyjącej istoty. Posłannictwa mego dokonuję przez śmierć. Idź precz, szatanie! Nie mam niczego więcej ponad spełnienie woli mego Boga. Ojcze, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich. Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Idź precz, szatanie! Ja należę do Boga! Boże! 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 Ojciec Niebieski wysłuchał Cię, Panie, przysyłając kielich pocieszenia. Tam, od niebieskich przestworzy, kędy gwiazd świecą srebrzyste, już widać triumf krzyża Twego. Panie, patrz, jak cieszą się miliony czekające w otchłani. Patrz, jak dziękują Bogu za wieczne szczęście i zbawienie. Widzisz, ilu świętych i błogosławionych idzie Twą królewską drogą krzyża, a Twój krzyż triumfuje ponad globem ziemskim i przyciąga wszystkie dusze szlachetne ku sobie. Co to? Kto mnie chwyta? Nikt cię nie chwyta. To tylko ja ciebie wołałem. Czy to już rano? Nie, ale kończy się już druga Wigilia. Nie, Jakubie, jeszcze nie. Ale wstańcie i chodźmy, bo zgraja jest blisko. Co? Wy robicie, śpicie dalej?